wygląda na to, że wchodzimy na nową mądrość etapu. Otóż w Polsce zaczynają się szkolenia dla tak zwanych zielonych ludzików, które w odpowiednim momencie mają zostać wysłane na Białoruś. Przynajmniej w teorii, bo już teraz wam zdradzę, że działania, o których dzisiaj będziemy mówić, nie są, jak mogłoby się wydawać, elementem proaktywnej polityki regionalnej. A zagrożenia są jak najbardziej realne. W końcu udostępnianie terytorium dla opozycjonistów to jest inna półka niż przygotowywanie wywrotowych działań zbrojnych przeciwko sąsiadowi. Chociaż my tylko będziemy w tej grze dawcą zasobów i sprzętu, a wyszkoleni bojownicy będą podlegali służbom ukraińskim. Sami musicie przyznać, że to jest dość osobliwy sposób na zdobywanie wpływów w regionie. Zapraszam. Witam Was. Po zapoznaniu się ze źródłami, nie tylko polskimi, ale również i białoruskimi, odnoszę wrażenie, że żadnych zielonych ludzików wypuszczonych na Białoruś nie będzie. Co więcej, takiego scenariusza nie wyklucza również organizator tych tak zwanych chorągwi. To jest bardziej hagada dla rozczarowanych rządami Łukaszenki Białorusinów, którzy owszem będą się bić, ale nie tyle o wolną Białoruś, ale o wolną Ukrainę. No, zresztą posłuchajcie sami. W Polsce powstało białoruskie pospolite ruszenie. Szkoli do walki o wolność. Nowa organizacja nosi charakter patriotyczny, obronny i sportowy. Według podanych informacji liczy ono na razie około 150 członków i ma swoje oddziały w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Białymstoku, Łodzi, Poznaniu, Wilnie i Kownie. Nazwano je chorągwiami. Część bojowników po przejściu szkolenia chce pojechać od razu walczyć na Ukrainę. Czyli działania sportowo-obronne, ale jeżeli ktoś chce, to może jechać walczyć na Ukrainę. Dodatkowo mamy tutaj do czynienia ze specyficznymi, moim zdaniem, ze specyficznymi szkoleniami. Organizacja zakłada też systemowe przygotowanie fizyczne i specjalne, stałe wsparcie materialne i kształtowanie światopoglądu i postaw patriotycznych wśród tych, którzy już przystąpili albo przystąpią do pospolitego ruszenia. Powiedzcie mi proszę, o jakie kształtowanie światopoglądu tutaj może chodzić? Jesteś Białorusinem, który jest rozczarowany rządami Łukaszenki. Masz takie prawo. Jesteś na tyle rozczarowany, że uciekłeś czy wyjechałeś z kraju. Jesteś na tyle rozczarowany, że bierzesz udział w szkoleniach dla bojowników, którzy mogą sabotować, zabijać albo zginąć samemu. Czego jeszcze więcej do szczęścia potrzeba z perspektywy organizatorów? Czy to przypadkiem nie jest tak, że to kształtowanie światopoglądu będzie się opierało na informacjach typu, że nie ma wolnej Białorusi bez wolnej Ukrainy? Że Ukraińcy walczą o wolną Białoruś? Że Białoruś będzie następna? Czy to nie jest miękka presja, żeby ludzi, którzy głoszą się do walki o swoją ojczyznę, wmieszać w walkę o sprawy sąsiada? Nie wiem, gdybym. Byłem bardzo ciekawy, jaka formacja stoi za koncepcją szkolenia bojowników w Polsce. No i niestety w artykule Bielsatu pominięto nazwę personalia, ewentualnie ja czegoś nie doczytałem, ale to nie jest tajemnica, coś takiego jak wspólnota narodów albo wspólnota niepodległych państw. Tak mi wychodziło w zależności od tego, jakiego translatora użyłem, ale to jest białoruska opozycja. No i zwróćcie uwagę, że białoruska opozycja, przynajmniej ta, nie mówi o wolnej Białorusi, ale o wolnych narodach. No więc bardzo ciekawa sprawa. To są te same twarze, o których słyszeliśmy w 2020 roku. Oni się łączą, dzielą, różne pomysły mają. No i teraz mają taki pomysł wyzwolenia Białorusi przez wyzwolenie Ukrainy. No i znalazłem wywiad w białoruskim Radiu Wnet, bo coś takiego istnieje, całkiem świeży, ze współorganizatorem tych formacji. No i on powiedział, że inaczej. Redaktor Radia Wnet zasugerował, a organizator to potwierdził, że no właśnie może wcale nie dojść do wypuszczenia zielonych ludzików na Białoruś, tylko że jak już zawalczą o sprawę ukraińską i przyjdzie czas na pokój, to mogą zostać przehandlowani podczas pertraktacji rosyjsko-ukraińskich.
Uważa się, że po wojnie na Ukrainie władze ukraińskie mogą po prostu rozbroić białoruskich ochotników i nie wspierać białoruskiego ruchu wyzwolenia narodowego. Dlaczego, twoim zdaniem, Białorusini teraz, nawet pomimo możliwości takiego rozwoju, powinni udać się na Ukrainę i przyłączyć się do jej obrony? Oczywiście nikt nie wyklucza, że strona ukraińska może, po podpisaniu porozumienia pokojowego, prędzej czy później, porzucić ideę wspierania białoruskiej opozycji, naszych batalionów w wyzwoleniu Białorusi. Nikt tego nie wyklucza, ale jeśli teraz nic nie zrobimy, 100% nawet nie rozważy takiej opcji. Zresztą identyczny schemat jest z tym samym pułkiem Kalinowskiego. Bojownicy białoruscy podlegają pod służby ukraińskie. Otwarcie o tym się mówi w telewizji Republice podczas wywiadu z panem Paznakiem. To jest jeden z opozycjonistów, który też się kręci przy tym projekcie. No, mówił, że był odwiedzić właśnie białoruskich bojowników. No i podczas tego wywiadu powiedział, że podlegają oni pod ukraińską rozwiedkę. No i teraz, żeby ktoś mi nie zarzucił, że manipuluje, no to na prawie cytatu minimalny fragment, jaki się da, uszczkniemy z tego filmu, a jeżeli ktoś mi nie wierzy i myśli, że sens wypowiedzi jest inny, no to do pana Sakiewicza jak najbardziej zapraszam. Całkiem ciekawy wywiad. Dlatego, że ten pułk ma wolne ręce. Он підпорядкований головному управлінню розвідки України. Czyli sami widzicie, już na tym etapie rozważa się scenariusz, w którym żadnych zielonych ludzików nie będzie, że to jest tylko presja na rząd Łukaszenki. Chłopaki się nawalczą, owszem, ale o sprawy sąsiada. A kiedy przyjdzie czas, możliwe, że zostaną przehandlowani, no w tym wypadku rozbrojeni. No i teraz gdzie pójdą, prawda? Na Białoruś nie wrócą, na Ukrainie zostać też lipa. Będą musieli przyjechać do Polski. Więc obserwujmy, co się będzie w tym temacie działo. Tutaj no, trzeba oddać szacunek dla służb ukraińskich, które naprawdę bardzo dobrze to sobie wszystko poukładały. Białoruska opozycja, przynajmniej część, realizuje interesy ukraińskie, a my tutaj oczywiście jesteśmy dawcami tego wszystkiego. No ale ktoś się spyta, co ci opozycjoniści z tego mają, skoro no, są świadomi już na tym etapie, że z tego może być wielkie G. No otóż mamy tutaj do czynienia z szarpaniną buldogów pod dywanem, którzy chcą wysiudać Cichanouską, by za kilka lat to ta klika, akurat jakaś konkretna, czy koalicja klik, bo tak jak mówię, oni się łączą i dzielą, była postrzegana przez Zachód jako rząd na uchodźstwie. Ja o tych koteriach, o tych wielkich przesileniach mówiłem bodajże w lipcu albo w sierpniu zeszłego roku. Jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam. Bardzo ciekawy materiał. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną. No właśnie, obejrzyjcie sobie o tematach białoruskich, jeżeli wam zrobiłem smaka. Ewentualnie wejdźcie na syp.tv od sypywania, gdzie znajdziecie filmy różne i różniste, krótkie, ale także całkiem ciekawe prelekcje. Wystarczy poszukać. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.